Nowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych dopuszcza ubezpieczycieli do oferowania tych produktów emerytalnych. Jednakże niezwolnienie ubezpieczycieli z podatku od aktywów stwarza sytuację, gdzie koszty dla ubezpieczycieli będą wyższe niż opłaty, które mogą pobierać. Jest to sytuacja, w której dystrybucja tego typu produktów będzie po prostu nieopłacalna. Jednocześnie musimy pamiętać, że ustawa o pracowniczych planach kapitałowych obejmuje również inne formy długoterminowego oszczędzania emerytalnego, takie jak PPE, IKE czy XE. Niezwolnienie ubezpieczycieli z podatku stwarza sytuację, gdzie de facto eliminuje się ubezpieczycieli ze wszystkich form systemowego oszczędzania Polaków na emeryturę.